Kolejne cudowne, od niepamiętnych czasów stosowane w kuchni, ale także w fitoterapii warzywo. Cebula zwyczajna, Allium cepa, i jej cudowne właściwości. Antywirusowe, antybakteryjne, antyseptyczne, ale również wspierające na przykład procesy ozdrowieńcze przy przeziębieniach. Któż z nas nie próbował mikstury cebula, miód i czosnek? To naturalny antybiotyk i warto o tym pamiętać każdego dnia. Szczypiorek według medycyny tradycyjnej cudownie tonizuje pracę naszego serca, czyli można powiedzieć, że cebula w sposób naturalny wspiera regenerację i odnowę systemu sercowo-naczyniowego. Obniża delikatnie ciśnienie krwi. Tak bardzo wiele informacji chciałabym przekazać Państwu o tym drogocennym warzywie, że nie wiem od czego zacząć. Tak naprawdę chyba zacznę od początku, czyli od zawartości składników, o których nie sposób nie wspomnieć, czyli jest źródłem naturalnej witaminy C. Niegdyś cebulę stosowano przy szkorbucie. Szkorbut to taka choroba, która polega na wypadaniu zębów z powodu braku witaminy C. My jako ludzie nie potrafimy tej witaminy sami syntetyzować. Utraciliśmy na drodze ewolucji taką możliwość. W związku z tym witamina C, która jest podstawowym naszym antyoksydantem, bez której nie funkcjonuje żadna żywa komórka, jest na początku potrzebna do budowy kolagenu, ma właściwości przeciwwirusowe, przeciwzapalne, antyseptyczne, przeciwnowotworowe, bo przecież wszyscy mamy komórki nowotworowe, ale również anti-aging, czyli wzmacnia procesy regeneracji, odmładzania. Dlaczego tak się dzieje? Bo usuwa nadmiar wolnych rodników, które tworzą się tak naprawdę w każdej sekundzie i milisekundzie naszego życia. Nawet jak rozmawiamy, chodzimy, cokolwiek robimy, tworzą się wolne rodniki i możemy tutaj zahamować dzięki właściwościom cebuli to zupełnie zbędne dla nas działanie. Czyli odmładzanie to również cebula. Czosnek i cebula to ta sama grupa roślin. Warto o tym pamiętać. Oczywiście mają dość intensywny aromat, czasami szczypią w oczy podczas krojenia, ale to dość trudny do wytłumaczenia proces, dlaczego jest podrażniona śluzówka oka podczas krojenia. Wydzielają się po prostu związki o działaniu drażniącym, ale tym nie powinniśmy się przejmować. Kroić w jak najbardziej otwartych przestrzeniach to drogocenne warzywo i korzystać z jego właściwości. Zatem idźmy dalej. Oprócz witaminy C, witaminy z grupy B, między innymi wspaniały kwas foliowy, ale również witamina A, czyli tak naprawdę tutaj karotenoidy będą stanowiły wartość terapeutyczną, a jest to pochodna prowitaminy A, która jest potrzebna dla prawidłowego funkcjonowania chociażby naszego wzroku, ale jest również bardzo ważnym antyoksydantem. Witamina E, czyli witamina młodości, witamina płodności, jeden z najsilniejszych antyoksydantów. Kolejne właściwości to zawartość związków siarki, zawartość związków krzemu, następnie cynku, potasu, magnezu, żelaza, wapnia. Nie sposób wymienić wszystkie właściwości cebuli, ale najważniejsze jest to, żeby podkreślić jej łatwość stosowania, jej bardzo dużą dostępność. Wystarczy tylko po prostu po nią sięgnąć i wykorzystywać w naszej kuchni. I jako warzywo surowe, jako dodatek do sałatek, do past, ale także jako warzywo pieczone i gotowane, na przykład cudowna, rozgrzewająca zupa cebulowa z dodatkiem zielonej pietruszki, bazylii, różnych innych przypraw, o których przecież cały czas mówimy. Osoby, które lubią taki
dość ostrawy smak będą usatysfakcjonowane. Smak ostry, czyli smak rozpraszający, otwierający pory, czyli cebula jest naszym naturalnym antybiotykiem, tak samo jak czosnek. Ułatwia oczyszczanie organizmu ze wszelkiego rodzaju zalegających pleśni, grzybów, pasożytów, tudzież stanów zapalnych. Dlatego działa odmładzająco i regenerująco. Podnosi w znacznym stopniu naszą odporność i ta roślina to jest pierwsza broń w kierunku idziemy do zdrowia, usuwamy stany zapalne i wszelkiego rodzaju problemy zdrowotne. Kto nie powinien tej rośliny stosować, tego warzywa? Osoby, które mają na przykład ogromny problem z wątrobą, z trzustką, z przewlekłymi stanami zapalnymi przewodu pokarmowego, zwłaszcza żołądka. Ponieważ, żeby strawić cebulę, potrzebujemy dużej ilości enzymów trawiennych. Sama cebula zawiera te enzymy, niemniej jednak przy dużych uszkodzeniach, przy dużych problemach zdrowotnych z cebulą musimy być ostrożni i najlepiej zapytać o poradę medyczną specjalistę. Cebula czerwona ma dużo łagodniejszy smak. W momencie, kiedy pokroimy drobno cebulę, możemy delikatnie połączyć ją z solą głodawską. Wówczas ostrość tej cebuli będzie zmniejszona. Możemy ją położyć na rozgrzaną patelnię, oczywiście niezbyt rozgrzaną, umiarkowanie i podlać odrobiną wody. Wówczas te wszystkie substancje bardzo aktywne, które mogłyby wpłynąć na trudność trawienia cebuli, już zostaną zneutralizowane. Ale ponieważ codziennie w tym gabinecie przyjmuję ludzi, którzy mają problemy różne, zdrowotne, zatem dla mnie cebula i żywa, i w postaci szczypiorku, w postaci różnych odmian, w postaci soku z cebuli, połączeniu jej na przykład z imbirem, jako dodatek do różnego rodzaju potraw, past. To jest jedno z podstawowych warzyw, które wykorzystuję w terapii na przykład antymiażdżycowej. Nie sposób o tym nie powiedzieć, ponieważ medycyna mikrokrążenia to jest ta medycyna, której nie mogę przecenić wartości, bo ludzie w obecnych czasach mają ogromne problemy, głównie z mikrokrążeniem. Duże żyły i duże tętnice to zaledwie 1/4 naszego ogromnego krążenia w całym naszym ciele. Natomiast 3/4 to jest tak zwane mikronaczynie, czyli tak zwana wazomotoryka, elastyczność naszych naczyń, ich czystość. Tu cebula również przychodzi z niesamowitymi właściwościami antymiażdżycowymi. Komu nie mogę polecić cebuli? Na pewno osobom, które przyjmują bardzo dużo farmakologii, które mają właśnie problemy z wątrobą, z nerkami, z narządami wewnętrznymi, tu bardzo ostrożnie, ale jako profilaktyka antymiażdżycowa jest to naprawdę doskonałe rozwiązanie. I te wszystkie właściwości, o których powiedziałam, ale też wspomnę o kładach z cebuli, ponieważ za chwileczkę zacznie się taki sezon na ugryzienia, meszek, komarów. Rozgniatamy plasterek dosłownie cebuli i przykładamy do takiego urządlonego miejsca, gdzie jakiś owad przyczynia się do swędzenia naszej skóry, do różnego rodzaju egzem, które mogą się później wytworzyć. Cebula ze swoimi właściwościami terapeutycznymi rozwiąże nam te problemy. Różne rodzaje problemów skórnych mogą mieć rozwiązanie właśnie dzięki tym drogocennym właściwościom cebuli. Zatem pamiętajmy o tym, bo również uzyskamy nie tylko właściwości antyświądowe,
ale także antybólowe. Myślę, że o cebuli powinniśmy jeszcze rozmawiać kilkakrotnie, żeby przedstawić jej wszystkie niesamowite właściwości. Zatem jeżeli będziecie mieli taką potrzebę, aby rozwinąć nasz temat cebulowy, z przyjemnością podzielę się tymi informacjami, bo to drogocenne warzywo warte jest naszego czasu i wiedzy, żeby móc później wykorzystać to w naszej codziennej kuchni i w naszej drodze ku zdrowiu.